Słuchajcie, jesteśmy w komplecie. Julia jest z nami. Dzień dobry, Julia. Słuchajcie, zaczynamy, bo czas naszych gości jest wyjątkowo cenny, także w imieniu Sebastiana Kulczyka oraz swoim witam Was bardzo serdecznie na dość nadzwyczajnym webinarze, dlatego że czasy są nadzwyczajne i pomyśleliśmy sobie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się tak naprawdę w potrzebie, więc zamiast organizacji czwartej edycji Incredibles postanowiliśmy zadbać o tych wszystkich, którzy z nami do tej pory wiernie współpracowali i de facto ten webinar jest dedykowany finalistom naszych trzech poprzednich edycji i jednemu z czwartej edycji, bo tak się nieszczęśliwie ułożyło, że do tej pory mamy tylko jednego finalista, ale pozostałych mam nadzieję, że zdołamy pozyskać po wakacjach, jak troszeczkę gospodarka wróci na normalne tory. Także przypominam wszystkim, że naszymi partnerami jest Business Insider, mamstartup.pl, European Team Tech Startup Days. Temat, tak jak wszyscy już wiecie, to alternatywne źródła kapitału w warunkach kryzysu i naszymi znakomitymi gośćmi są ci Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Witamy Cię bardzo serdecznie. Marcin Hejka, co-founder i general partner OTB Ventures, no też osoba związana z rynkiem, ze środowiskiem startupowym od lat. Nie trzeba chyba zbyt dużo na temat Marcina mówić. A spotkanie będzie moderowane przez dwie osoby, przez Julię Krzysztofiak-Szopę, od lat związana też przedsiębiorczyni ze środowiskiem startupowym, była szefowa fundacji Startup Poland, która razem ze mną będzie miała przyjemność dzisiaj poprowadzić tę dyskusję i w imieniu Państwa wyciągać z naszych panelistów jak najwięcej. Poprosimy Marcina o odpowiedź na pytanie. Dobrze, Julio, zgadzasz się? Ja się zgadzam, absolutnie. Marcin, z punktu widzenia tematu tego dzisiejszego naszego webinaru, czyli szukając alternatywnych źródeł kapitału dla spółek w warunkach kryzysu, spółek, które bardzo często funkcjonują trochę od pierwszego do pierwszego, czyli od jednej rundy do drugiej rundy finansowania. Dzisiaj czasy stały się tak niepewne, że i te rundy nie są gwarantowane, mimo że były wcześniej dość precyzyjnie negocjowane i planowane. Z drugiej strony, co nakłada jeszcze większą presję właścicieli, pojawiło się ryzyko przychodowe, czyli te spółki dzisiaj w wielu branżach nie mają żadnych szans na pozyskanie ani nowych klientów, ani na sprzedaż swoich towarów i usług. Powiedz mi, Marcin, jaka jest dzisiaj sytuacja? To znaczy na miejscu przedsiębiorcy, który staje przed takimi dylematami, z czego sobie musi zdawać sprawę, siadając do stołu i szukając tego kapitału? Czyli reasumując ten wątek, gdzie go dzisiaj można szukać, gdzie jest najbardziej przyjazny i jak go negocjować? Jeżeli porównamy sobie trendy z ostatnich 100 lat, czyli porównamy sobie rok 1920 i 2020 na przykładzie gospodarki amerykańskiej, to w roku 1920 mieliśmy prawie połowę wszystkich zatrudnionych w przemyśle, a w usługach pracowało wówczas około 20%. W tej chwili mamy sytuację taką, że liczba zatrudnionych w przemyśle spadła do około 10%, a liczba zatrudnionych w usługach wzrosła do, uwaga, 84% ogółu zatrudnionych. No i generalnie rzecz biorąc, to był znakomity bufor, tak? Że generalnie sektor produkcyjny, sektor przemysłowy przestał ważyć tyle w skali makro i w związku z tym zaczął mieć mniejszy wpływ na to, żeby wpływać na gospodarkę jako taką, ponieważ no, był ten bufor w postaci gospodarki usługowej. No i co teraz mamy? Teraz ten kryzys, który mamy, wyeliminował nam gospodarkę usług. Czyli wszelkiego rodzaju usługi przestały działać z dnia na dzień. Czyli 84% zatrudnionych w gospodarce zostało uderzonych w potylicę maczugą, można powiedzieć. Sektor usługowy i wpływ makroekonomiczny będzie bardzo ciężki, ponieważ sektor usługowy, prosta sprawa, tak? Usług nie da się wyprodukować na zapas, nie da się wyprodukować usług do magazynu. Jeżeli znika sprzedaż, firmy zostają z kosztami i giną, bo koszty stałe nie da się ich zaadresować. Więc przedłużanie się tego okresu, mnie się wydaje, że już w tej chwili mamy wpływ trudny do przeszacowania, tak, 30 milionów bezrobotnych w Stanach. Natomiast wydaje się, że chyba jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężka ta sytuacja będzie, z jednego prostego powodu.
modeli konsumpcji nie da się włączyć i wyłączyć z magicznym przyciskiem. A ja ci teraz, Marcinie, troszeczkę przerwę, tak żeby nas sprowadzić trochę w kierunku startupu, bo to wizja, wizja, którą rozpościerasz, jest ekstremalnie pesymistyczna i ja bym się trochę nie zgodziła z tym, że nam sektor usługowy kompletnie spadł na łeb i już się nie podniesie, bo z drugiej strony widzimy jednak firmy w sektorze usługowym, które sobie radzą dzięki pandemii właśnie ekstremalnie dobrze. Te, które są w stanie świadczyć na przykład tradycyjne usługi za pośrednictwem, no, przez kontakt niezapośredniczony przez internet, nie? I teraz, absolutnie. Jak ty to widzisz? Czy to jest tak, że rzeczywiście cała ekonomia oparta na usługach padnie i w związku z tym tutaj nasi słuchacze, którzy prowadzą startupy usługowe, no właściwie nawet nie powinni pytać, gdzie szukać kapitału w warunkach kryzysu, tylko pogodzić się z rychłą śmiercią? Znaczy, ja to, co chciałem powiedzieć, to jest wpływ makroekonomiczny. Jeżeli chodzi o ten wpływ makroekonomiczny będzie głębszy niż chyba większości ludzi się ciągle wydaje, z tego względu, że to nie wróci do tego modelu, w którym było. I to mówmy tak, ludzie być może wrócą do restauracji, ale nie tak szybko i nie w takiej liczbie. Nie wrócą do fryzjera tak szybko Znaczy ja mam takie wrażenie, że tutaj rzeczywiście świat, który znaliśmy, w dużym stopniu się zmieni. I świat po kryzysie będzie inny. I oczywiście każdy kryzys jest też opportunity dla niektórych firm. Natomiast wracając jak gdyby do core pytania, czyli jeśli chodzi o sytuację związaną z fundraisingiem. Mamy w tej chwili Marcin, sytuację... Czy są pieniądze dzisiaj dla naszych startupów i będą, czy ich nie ma? Czy powinni dzisiaj zapomnieć, złożyć książki i się przebranżowić? Są pieniądze, ale te pieniądze będą droższe, będą miały gorsze warunki i będą trudniejsze do dostania. Ja w tej chwili już wyjaśniam dlaczego. Czyli tak, jeżeli popatrzymy na taki ekosystem, skąd te pieniądze startupy brały. Jeśli chodzi o sektor VC, będziemy mieli tutaj bez wątpienia bardzo duży spadek. To wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, VC w tej chwili skupiają się na ratowaniu swojego portfela. Czyli w tej chwili, jeżeli wszyscy inwestorzy zaprzyjaźnieni, z którymi rozmawiam, oni w tej chwili przeszli z trybu szukania nowych inwestycji na tryb de facto, że tak powiem, manualnego, cotygodniowego czy częstszego monitorowania i pracy ze spółkami, żeby pomóc im przebrnąć przez tą sytuację. Czyli z natury rzeczy chęć istniejących VC do tego, żeby inwestować w nowe spółki, w nowe projekty inwestycyjne, spadła bardzo znacznie. A i to, co się z tym wiąże, to się również podniosła poprzeczka. Kolejny element to jest taki, że nowe VC w tej chwili będą miały problem ze zbieraniem pieniędzy dla siebie. Czyli nastąpiło coś, co następuje zawsze w sytuacjach kryzysu. Czyli powiedzmy, jeżeli popatrzymy na źródła finansowania, no to inwestorzy, którzy są bardzo znaczący, jeśli chodzi o na przykład rynek amerykański, endowments, w tej chwili kompletnie do zera spadły ich commitmenty w zasadzie do nowych funduszy. Angelowie pewnie też będą bardziej ostrożni. Kolejna rzecz jest taka, wielu LPS-ów, nawet te fundusze, to jest też ciekawa sytuacja, bo percepcja jest taka, że commitment LPS-a jest commitmentem wykutym w kamieniu, z którym nic się nie może stać. Natomiast jeżeli fundusz ma jednego LPS-a, który jest wyjątkowo heavy albo jest dominujący, to już w tej chwili ja słyszałem od znajomych funduszy informacje, że ich LPS-i przychodzą do nich i mówią: nie róbcie drawdownów, bo my mamy problemy z płynnością, nie róbcie drawdownów. Bo my wam nie damy tych pieniędzy. Kolejny element to jest taki, że niektóre fundusze też muszą się liczyć z tym, że będą defaulty LPS-ów, czyli będą nawet robili drawdowny i mogą się pieniądze nie pojawić. To jest taka ciekawostka, że Niemcy stworzyły bardzo ciekawy instrument, nie wiem, czy on już powstał, czy w każdym razie jest dyskutowany, że rząd niemiecki w tej chwili tworzy instrument, który ma pomóc funduszom venture, zastępując defaultujących prywatnych LPS-ów, którzy nie są w stanie się dołożyć do drawdownu. Natomiast to są te sytuacje, czyli po pierwsze priorytety się kompletnie zmieniły i priorytetem numer 1, 2, 3 jest portfel, apetyt na inwestowanie się zmniejszył,
apetyt LPIS-ów na dokładanie pieniędzy się zmniejszył i do nowych funduszy, i do istniejących. No i z natury rzeczy można powiedzieć, że z punktu widzenia startupu o pieniądze będzie trudniej i one będą trudniejsze do pozyskania. Kolejna rzecz. Mam takie pytanie, Marcinie, przepraszam, że ci przerwę, ale odnosząc się do tego, co powiedziałeś o priorytecie jako dbaniu o spółki portfelowe. Jak uważasz, jak daleko będą w stanie VC zajść w tym ratowaniu spółek portfelowych, jeżeli rzeczywiście ta gospodarka usługowa, zgodnie z twoją tezą, tak bardzo upada? Na przykład weźmy Booksy jako przykład, tak? Świetnie rosnąca spółka, która bardzo mocno opiera się na usługach. Jak daleko na miejscu inwestora w tego typu firmie byś się posunął, żeby priorytetować raczej ratowanie tego typu spółki versus inwestowanie w coś nowego, co akurat w okolicznościach kryzysu i tej padającej gospodarki usługowej mogłoby urosnąć? Julia, nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Mnie się wydaje, że niestety, ja kompletnie zostawiając Booksy na boku, bo akurat Stefana bardzo, bardzo szanuję i uważam, że super robotę robi jako founder. Natomiast już abstrahując od konkretnych przykładów, będą ofiary, bo inwestorzy muszą liczyć się z jedną podstawową rzeczą, tak? Znaczy, być może, znaczy wrzucanie dobrych pieniędzy za złymi pieniędzmi nie jest wśród inwestorów popularne. I tutaj wydaje się, że inwestorzy będą naturalnie starali się z pełną determinacją wspierać te spółki, które rokują. Natomiast to nie jest wcale powiedziane, że wszystkie spółki będą rokowane. Z zupełnie pragmatycznego punktu widzenia. Wydaje się, że nie unikniemy ofiar. I tutaj myślę, że kolejna rzecz, która jeszcze pogorszy sytuację, to jest to, że w ostatnich latach korporacyjni inwestorzy stali się bardzo aktywnym graczem, czyli korporacyjni venture'owi. No i co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o korporacyjnych venture'ów? Korporacje również przechodzą przez mniej więcej te same procesy jak wszyscy. Czyli nikt nie jest odporny na tego typu kryzys makroekonomiczny. Korporacje też w tej chwili siedzą nad kartkami papieru i zwalniają ludzi i zastanawiają się, w jaki sposób oszczędzać. W tego typu sytuacjach nawet korporacje, które mają duże zasoby gotówkowe, ograniczają inwestowanie. Marcin, jedno pytanie uzupełniające, bo wspomniałeś, że i bardzo mi zależy na twojej perspektywie jako foundera, jako osoby, która zarządza pieniędzmi i która decyduje o losie spółek portfelowych. Jakie kryteria będą przyjęte w tych trudnych decyzjach dotyczących tego, kogo będziecie dalej podtrzymywać przy życiu i finansować dalej, a tego, kogo odetniecie, kogo właśnie spiszecie na straty? Czy to będą kryteria branżowe, czy to będą kryteria historyczne wynikające ze wcześniejszych wyników, czy formuły współpracy, czy z głębokości zaangażowania w daną spółkę? Jakie przyjmiecie kryteria, decydując się, ci, którzy przeżyją na lewo, ci, którzy do śmietnika historii na prawo? Nasz portfel akurat się ma bardzo dobrze, więc nie przewidujemy, że będziemy musieli podejmować jakieś trudne decyzje. Natomiast mówiąc bardziej ogólnie na temat samego mechanizmu, myślę, że sprawą fundamentalną jest to, czy jak długo spółka będzie w stanie przetrwać, za jakie pieniądze. Czyli sytuacja jest taka, jeżeli spółka będzie w stanie ograniczyć BR i przetrwać w jakiś sposób również pewnie w ograniczonym stopniu, bo myślę, że ten model pod tytułem, że wzrost za wszelką cenę już trochę odchodzi w zapomnienie. W tej chwili wchodzimy raczej w model cash is king, czyli ograniczamy maksymalnie burn i po pierwsze próbujemy przetrwać, po drugie próbujemy przy ograniczonym burnie też osiągać wzrost. Natomiast ja bym powiedział, że to jest taka ciekawostka, którą na rynku amerykańskim wyliczono. To znaczy okazuje się, że spółki, które mają burn poniżej 350 tysięcy dolarów, de facto mają o wiele większe szanse na przetrwanie i ostateczne osiągnięcie sukcesu niż spółki, które mają burn większy niż 350 tysięcy dolarów. Z jakiegoś powodu jest to statystycznie
znacząca kwota miesięcznego berna. I generalnie rzecz biorąc, w tej chwili spółki pewnie powinny spojrzeć na swój cash flow, wyciąć wszystko to, co nie jest absolutnie niezbędne i postarać się przetrwać do momentu, kiedy sytuacja na rynku się poprawi o fundraising. I tutaj często będzie, ja bym powiedział w ten sposób, horyzont czasowy, który pewnie ja bym sobie założył, to jest, co muszę zrobić, żeby przetrwać 24 miesiące. Jak bardzo mogę obciąć koszty, żeby i ile będę potrzebował po redukcji kosztów pieniędzy, żeby przetrwać i skąd mogę wziąć te pieniądze. I w tej chwili będąc startupem, ja bym brał pieniądze nie negocjując de facto. Jeżeli inwestor jest jakiś skłonny zainwestować we mnie w tej chwili, bym akceptował mniej więcej wszystkie warunki i brał pieniądze i się cieszył. Druga rzecz to jest taka, że trzeba również, jeśli chodzi o alternatywne źródła pieniędzy, no, istnieje venture debt. Tutaj pewnie to jest taka ciekawostka, że warunki venture debt już w tej chwili się pogorszyły, ale to jest ciągle płynność. Też oczywiście należy korzystać ze wszystkich programów publicznej pomocy dla spółek, bo to jest też niezwykle ważne z punktu widzenia gospodarki, bo jeżeli ekosystem startupowy nie przeżyje, no to cała gospodarka w długim okresie będzie na olbrzymie stratą. Więc pytanie jest tylko, czy można w jakiś sposób zwiększyć pomoc publiczną dla startupów na tym etapie. To zaraz wrócimy do Elizy, bo też mamy pytanie, na które chcielibyśmy, żeby Eliza odpowiedziała, ale ostatnie pytanie króciutko, Marcin, cię poproszę i bardzo tak konkretnie. Znowu z twojej perspektywy, siadasz ze spółkami, które finansujesz, którym pomagasz się rozwijać. Wspomniałeś o kategorii czy też wachlarzu pewnych rzeczy, z których powinny zacząć rezygnować w określonym horyzoncie czasowym. Robiąc taką inwentaryzację, od czego byś zaczął ciąć koszty? Na co byś zwrócił uwagę? 5 rzeczy, na które trzeba od razu, gdzie one u ciebie zapala się czerwona lampka, że jeżeli tam się pojawiają zbyt wysokie koszty, to znaczy, że spółka jest źle zarządzana. Czyli od czego zaczynamy cięcie i jak głęboko? Oczywiście każda sytuacja każdej spółki jest specyficzna, ale to, na co ja bym zwrócił uwagę, to jest marketing. I tutaj z tego, co widzę, bardzo mocno wydatki marketingowe w tej chwili są cięte. Druga sprawa to jest największy koszt, praktycznie zawsze startupów, to jest payroll. Więc pytanie jest, jakie funkcje są non-core, których możemy się pozbyć. I tutaj często mówimy o tym, że team core'owy jest chroniony w jakimś stopniu, natomiast team, często kontraktorzy, osoby, które, że tak powiem, nie były traktowane jako część koru, są po prostu no, obcinane jako element kosztu. Kolejna sprawa to jest kwestia nieruchomości. To jest absolutnie w tej chwili powszechne, że firmy próbują renegocjować najem i często z dobrym skutkiem. No i finalnie, i to jest muszę powiedzieć, trudne decyzje zawsze, ale często konieczne, to jest albo obcinanie teamu core'owego do takiego naprawdę minimum, albo across the board cięcie pensji. I to jest coś takiego, że można to robić oczywiście na zasadzie takiej, że tutaj zawsze przykład idzie z góry, więc to pewnie należy zacząć od tego, że kierownictwo firmy powinno te cięcia większe przyjąć na siebie, a pracownicy mniejsze. Ja widzę na rynku nawet cięcia o pomiędzy 10% a nawet 30-40%. I to wszystko musi tak naprawdę służyć temu, żeby zmaksymalizować runway. Nie wiemy, kiedy sytuacja na rynku wróci do normy, nie wiemy, kiedy znowu rynek fundraisingowy się poprawi, kiedy znowu będzie można w łatwiejszy sposób zbierać pieniądze z rynku. Natomiast jedna rzecz, wspólna dla wszystkich kryzysów jest taka, że każdy kryzys się kończy. I mówię to z perspektywy
kogoś, kto niestety już parę kryzysów przeżył, bo pamiętam kryzys 2000-2001, 2008-2009. Natomiast ten kryzys trzeba żyć w momencie, kiedy on się kończy. I to jest w tej chwili survival i konserwacja pieniędzy i upewnienie się, że rzeczywiście posiadam odpowiednią płynność, żeby przetrwać, jest absolutnym kluczem. I ja bym jeszcze powiedział, że jeśli chodzi o horyzont, to różne są oczekiwania w tej chwili. Ja muszę powiedzieć, że ja się nie spotkałem właściwie z nikim, który by... Czy z funduszy, czy ze spółek, które zakładają, że to potrwa 6 miesięcy. Myślę, że musimy się absolutnie nastawiać na dłuższy kryzys i wydaje się, że w tej chwili takim konsensusem, który ja widzę jako najpowszechniej występujący, to jest to, że trzeba przetrwać 24 miesiące. Sporo ludzi mówi 18, ale wydaje się, że 24 miesiące runwayu powinny wystarczyć. Dziękujemy, Marcin. Damy ci chwilkę odpocząć. Julia, wrócimy do Elizy. Mieliśmy pytanie. Eliza chyba nie słyszała tego pytania. Julia? Mieliśmy pytanie, Elizo, od jednego z uczestników, Jacka Maciaka. Jego pytanie dotyczyło tego, czy koszt uzyskania przychodu w firmach jest jednym z kryteriów uzyskania subwencji? Bo ty skupiłaś się na zatrudnieniu, mówiłaś o tym, że spadek przychodów związany z pandemią i zatrudnienie to są kryteria obliczania tej subwencji. Natomiast Jacek wskazał na to, że słyszał o tym, że także koszt uzyskania przychodu jest jednym z kryteriów. Pewnie tą prezentację też mogę pokazać. No tak naprawdę my zbudowaliśmy ad vocem trochę do tego, co mówił mój przedmówca. No to, co my robimy, to są właśnie takie helicopter money, zrzucalne państwowe pieniądze na to, żeby dać wam przetrwać, bo również zgodzę się z tym, że recesja, o tym jeszcze się zbyt mocno nie mówi, ale my wczoraj przeglądaliśmy dane Komisji Europejskiej, no i ta recesja będzie największa od stulecia i od tej wielkiej depresji, bo jak sobie przeanalizujemy kryzys 1929-32, to tu jesteśmy mniej więcej w tym podobnym kryzysie, w ogóle nieporównywalnym do tego, co było czy tam w latach 70. czy 2007-2009. Więc absolutnie wzmocnię takie ostrzeżenie, że to nie jest kwestia 6 miesięcy, więc my też widzimy te konsekwencje tego kryzysu i na nie się przygotowujemy, stąd też taka właśnie 100-miliardowa pomoc. Jak to działa? No my bierzemy, po pierwsze patrzymy na spadki obrotów i to patrzymy na podstawie deklaracji VAT-owskich, które przedsiębiorca wypełnia oraz wszystko w ogóle w tych wnioskach jest deklaratywne, tak? Czyli przedsiębiorca na podstawie swojego własnego oświadczenia deklaruje, jakie ma spadki, ile zatrudnia osób. My to weryfikujemy z ZUS-em. I mamy algorytm, który to weryfikuje z dokumentami z Ministerstwa Finansów, czyli te wszystkie rejestry publiczne dają nam informację zwrotną, jaką, w jakiej wielkości powinniście otrzymać subwencję. Już teraz nie będę wchodziła w te slajdy, ta dla małych i średnich przedsiębiorstw pozwala uzyskać 4, 6 lub 8% obrotu za 2019 rok do 3,5 miliona złotych. I też tam 75 z nich jest umarzalny, o ile utrzymacie zatrudnienie i będziecie istnieć przez 12 miesięcy. No więc nam absolutnie zależy, żeby wszystkim pomóc i te pieniądze dać. Ten system jest dosyć spoko działa, że w sumie składasz wniosek i po paru godzinach masz odpowiedź, bo my to wszystko sobie zautomatyzowaliśmy i następnego dnia są pieniądze na koncie. I ja już wiem, że niektórzy może mają problemy z tym, żeby te wnioski wypełniać, ale dostaję maile od przedsiębiorców, że rzeczywiście to działa. Składam wniosek o 12, następnego dnia o 14 mam pieniądze na koncie. Więc no, takie wsparcie na najbliższe parę miesięcy to jest to, co, nad czym my się koncentrujemy. Już nie mówiąc o tym wsparciu jakieś postojowe i takie inne rzeczy, które są w ramach tych innych tarcz, ale to sobie pewnie doczytacie. My nawet taki przewodnik dla przedsiębiorcy przygotowaliśmy.
więc absolutnie trzeba po prostu skorzystać z tej pomocy, którą państwo przygotowały. No i to zresztą to, co my robimy, to samo robią inne rządy. Co do jeszcze do tych alternatywnych form pozyskania kapitału, mogę wam dać informację, jak u nas wygląda sytuacja w PFR Ventures. To nie jest tak, jakby działa cały czas spółka, tam się odbyło 20 komitetów, 11 spółek już dostało pierwsze środki, czyli po naszej stronie absolutnie to cały czas chodzi. No jesteśmy świadomi, że pewnie fundusze będą, że spółki będą szły najpierw zamiast do funduszy VC, to pewnie będą korzystały z tych pieniędzy publicznych i trochę będziemy mieć przestoju, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji w najbliższych miesiącach. Elisa, kto może aplikować do PFR Ventures dla tych, którzy może nie do końca wiedzą albo mają wątpliwości? Biorąc pod uwagę naszych dzisiejszych uczestników, kto mógłby pomyśleć o tym, żeby do was zastukać i kto to musi być i na co może liczyć? Wiesz co, no mamy 20, my jesteśmy, działamy jak fund of funds, zresztą wzorowany na szwedzkim fund of funds i na European Investment Fund, który inwestuje w fundusze, a już w ogóle nie wchodzi w to, w kogo fundusze będą inwestować. Czyli tak naprawdę spółka, która poszukuje finansowania od takiego seedowego wysokości do miliona euro, aż do 60 milionów złotych, może skorzystać, może się skontaktować z listą 29 funduszy, z którymi mamy podpisaną umowę. My w tym nie pośredniczymy, o tyle wyciągnęliśmy lekcje z tych wszystkich innych projektów, które były organizowane przez państwowe instytucje, że absolutną decyzję inwestycyjną przekazujemy na fundusze i to oni decydują, my się im nie wtrącamy, nie blokujemy absolutnie żadnych inwestycji. Mam tutaj pytanie od jednego z naszych uczestników, pan Michał Marcinik. Przeczytam. Mówiąc zupełnie otwarcie, nie widzę w programie PFR mocno pierwiastka typowo startupowego, który byłby dedykowany właśnie startupom. Czy program był dyskutowany, konsultowany ze środkiem startupów? Nie zgodzę się z Elizą, że to samo robią inne rządy. Zachęcam PFR do zapoznania się z Future Fund z UK, który jest rządowym programem Convertible Notes właśnie dla startupów. Dziękujemy za to pytanie, Michał. Dzięki, Michał. Wiesz co, rzeczywiście w PFR Ventures są prowadzone i my z tym funduszem z Wielkiej Brytanii rozmawialiśmy, tylko czasami mówiąc już zupełnie brutalnie wprost, trzeba oddzielić warstwę PR-u, którą konkretne rządy wypuszczają do mediów, a tego, co jest naprawdę, bo jak my zaczęliśmy rozmawiać z tymi innymi rządami, innymi instytucjami, to bardzo często to jest po prostu ładnie opakowany i marketingowy projekt, że to pieniądze dla startupów. To tak samo jakbyśmy my teraz część tych 100 miliardów, które wam pokazywałam, powiemy, no, że to alokujemy dla startupów. Więc wychodzimy z założenia, że w pierwszej kolejności, no, startupy to też biznesy, które zatrudniają osoby, które też mają spadki, więc tutaj nie ma żadnego ani sektorowego, ani rozdzielenia, więc absolutnie możecie aplikować po te środki. Jest pomysł, żeby właśnie te kwestie convertible notes, jakiegoś takiego instrumentu w PFR Ventures dyskutowane jest teraz, czy coś takiego wprowadzić. No, robiliśmy debatę ze Startup Poland i przedstawicielami Venture Capital, było Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, ale wydaje się, więc pewne pomysły się pojawiły, konkretów jeszcze nie ma, ale to było pierwsze spotkanie, więc my też czekamy, co środowisko startupowe, jakie ma oczekiwania, więc jeżeli pan Marcin ma jakieś pomysły, z których możemy skorzystać, to jak najbardziej jestem super otwarta. Powiedz proszę wszystkim też tak z punktu widzenia spółki i naszych słuchaczy, gdzie i do kogo należy się zwrócić, szukając pomocy, która jest dzisiaj oferowana przez PFR? To do swojego banku. Najlepiej skontaktować się, nie wiem, czy korzystacie z współpracy doradców, ale my wyszkoliliśmy ponad 6 tysięcy osób, no bo to też skala PFR-u wbrew tych 100 miliardów, którymi operujemy, nas jest 140 osób i w życiu byśmy takich bez pomocy banków tego nie rozdystrybuowali, więc przeszkoliliśmy
ponad 6 tysięcy doradców w całej Polsce i oni są odpowiedzialni za to, żeby pomóc przedsiębiorcom dobrze wypełnić ten formularz. I jeżeli popełnicie błędy, no to też można wnioski składać poprzez stronę banku jeszcze raz, a jeżeli uważacie, że dostaliście źle mniejszą dotację niż o jaką aplikowaliście, to od 11 maja też będą odwołania i jest ogromna wola z naszej strony, no naprawdę, żeby pomóc tym przedsiębiorcom, więc idźcie do swojego banku, w którym macie konto. Dziękujemy. Julia, jakieś pytanie do Elizy jeszcze mamy? Szanowni Państwo, też zachęcam wszystkich do zadawania pytań. Julia, proszę bardzo. Ja chciałam dopytać jeszcze o to kryterium utrzymania zatrudnienia. Nie widzimy teraz Twojej prezentacji, ale gdybyś mogła trochę to rozwinąć, no bo z jednej strony Marcin mówi o tym, żeby ciąć payroll, a z drugiej strony kryterium otrzymania subwencji z PFR-u jest jednak nie cięcie tego payrollu, czyli utrzymanie zatrudnienia. Czy utrzymanie zatrudnienia to znaczy, że te same osoby muszą po tym samym czasie wciąż pracować, czy trzeba utrzymać tylko i wyłącznie stanowiska? Jakby, jak wy konkretnie już precyzyjnie definiujecie, co to znaczy, że firma utrzymała zatrudnienie? Jak najmniej interwencjonizmu urzędników w życie przedsiębiorców, co oznacza, że absolutnie nie będziemy weryfikować nazwisk pracowników, tylko raczej patrzeć na średnie zatrudnienie, bo no, robimy to po to, żeby ochronić miejsca pracy i nie dopuścić do tej kolejnej spirali ludzi bez pracy, no bo wtedy nikt nie będzie nawet najlepszych startupów rozwiązań kupował. Więc nie wchodzimy w to, ważne, żeby średnia się zgadzała. Co do payrollu i do tych obniżek, my też widzimy, że jakby ja widzę na rynku, nie wiem, dużo firm o 20% to skorzystało z tego postojowego, gdzie wprowadzając postojowe 40% płaci ci państwo, 40% płacisz ty, a 20% musisz ze swoimi pracownikami ustalić, żeby obniżyć im pensje i rzeczywiście dużo osób, dużo firm z tego korzysta, więc może to też jest pomysł też dla was. No. Ale nie wchodzimy absolutnie w to, jakie osoby będą z wami współpracowały, tylko żeby utrzymać te miejsca pracy, no bo po to też są te środki właśnie. A przypomnisz jeszcze, po jakim czasie subwencja musi zostać zwrócona do PFR-u? Po 12 miesiącach zaczynamy analizy, czyli jeżeli byście aplikowali w maju i dostali w maju 2020 roku te środki, to od czerwca 2021 roku rozpoczynacie w 24 równych ratach spłacać subwencje. Co się dzieje w sytuacji, jeżeli nie zostanie zwrócona? To bardzo dobre pytanie. No myślę, że zostaną normalnie... Czy po pierwsze warunkiem jest to, żeby prowadzić tę działalność przez 12 miesięcy, więc jeżeli się przez te 12 miesięcy nie utrzymacie, no to musicie w 100% zwrócić. A pewnie jest jak i z każdym instrumentem finansowym, no pewnie będziemy się domagać zwrotu, jak znaczy bank będzie domagał się zwrotu. A czy PFR będzie przejmował udziały tych spółek, które nie zwrócą pomocy? Nie, no gdzie tam? Nie. Absolutnie nie analizujemy takich scenariuszy przy mikro i małych i średnich firmach. To jest taki masowy program, 300 tysięcy firm będzie pewnie korzystało z tego, zakładamy z tego naszego programu, więc nie, absolutnie to nie jest brane pod uwagę. A przy dużych? Przy dużych to jest, wiesz co, tam są instrumenty kapitałowe, absolutnie tak. Niemniej jednak, no to tak działamy jak normalny fundusz inwestycyjny, private equity, tak? Okej, dziękujemy Eliza. Wrócimy do Marcina, bo czas nasz powolutku dobiega widzę, końca. Mamy jakieś pytanie tutaj, przepraszam to Julia, proszę bardzo. Jakub mówi, czy w tarczy jest miejsce również dla startupów, które nie miały dochodu w 2019 roku, więc o głównym kryterium skali spadku przychodów trudno w ogóle mówić? To jest pytanie do Elizy oczywiście. Jakby to jest program pomocowy dla firm, które zostały dotknięte konsekwencjami lockdownu, tak, pandemii.
Więc jeżeli nie miałeś spadku przychodów, no to z tego programu w tarczy finansowej to nie jest problem dla ciebie. I mamy jeszcze jedno pytanie od Rafała. Właściwie nawet bardziej chyba komentarz o pytanie. Kwestia tarczy z PFR. Pomysł bardzo dobry, jednakże w przypadku startupów u nas dla przykładu największa sprzedaż zaczęła się w drugiej połowie roku, więc nie ma możliwości powiadać spadku dochodów. Tak samo z zatrudnieniem na koniec 2019 roku. Niestety zatrudnienie nowych osób w styczniu i w lutym nie jest brane pod uwagę. Czy jest jakiś pomysł na jakieś inne warunki właśnie dla startupów? Czyli rozumiem... Znaczy uwierzcie mi, ja jestem od 2 tygodni bombardowana takimi pytaniami i case'ów, że zatrudniłem dodatkowe 5 osób w styczniu, albo zatrudniłem je w lutym i teraz będę mnie mieszał do subwencji. No jakby tego jest tak dużo, bo każda sytuacja firmy jest indywidualna, więc my musieliśmy podjąć pewną decyzję, że takie stawiamy ramy. To zostało wynegocjowane z Komisją Europejską, żeby tak naprawdę jak największą grupę przedsiębiorców odebrać. No i to jest pewnie jak w każdej instytucji finansowej, będą ci, którzy są super zadowoleni, bo właśnie dostali pieniądze i oni będą siedzieć cicho, bo nie będą się głośno o tym mówić. A ci wszyscy, którzy niestety nie dostaną tyle wsparcia albo nawet nie łapią się do tego programu, no będą narzekać, to jest mi ogromnie przykro, ale nie wszystkich jesteśmy w stanie zadowolić, jak to w życiu bywa. To jest taki mój komentarz. Dziękujemy za to optymistyczne podsumowanie. Wrócimy na chwilę do Marcina, ale też a propos, Marcin, z twojej perspektywy znowu, patrząc na swoje spółki portfelowe, czy analizowaliście ofertę PFR-u i w ramach pomocy i takiego merytorycznego wsparcia swoich spółek rekomendowaliście sięganie po instrumenty PFR-owskie? Generalnie rzecz biorąc, nie wiem, czy specyficznie instrumenty PFR-owskie nie, ale tarczę kryzysową jak najbardziej tak. I jest generalnie jakiś przypadek zrealizowanego takiego wniosku? Tak, jak najbardziej. Znaczy generalnie rzecz biorąc, zarządy naszych spółek dokładnie przeanalizowały, niektóre z tych spółek działają częściowo w Polsce, częściowo na przykład w innych krajach i są w stanie korzystać również ze wsparcia dostępnego publicznego w innych krajach. Wszyscy, którzy mogli, złożyli aplikację i skorzystali ze wszystkich możliwych programów. Okej. Okay. Dziękujemy. A wróćmy jeszcze na chwilę do roli VC dzisiaj w sytuacjach takich przełomowych, bo z jednej strony jesteście dawcą kapitału. Czy biorąc pod uwagę szeroki obraz, o którym nam wspomniałeś i wasze problemy, czy jesteście w stanie i czy rozważacie takie przypadki, żeby właśnie dzisiaj w tej sytuacji wspierać dodatkowo kapitałowo swoje spółki, czy zamrażacie dalsze wydatkowanie pieniędzy? Czyli pytanie jest wprost takie, czy wasze spółki portfelowe, czy w ogóle spółki portfelowe w funduszach VC mogą liczyć na kolejne rundy finansowania dzisiaj? Tak. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc, to co powiedziałem, to jest to, że rzeczywiście w tej chwili inwestorzy w dużym stopniu skupiają się na wspieraniu własnego portfela. Więc myślę, że udział follow-onów będzie rósł, że będzie mniej inwestycji pochodzących od nowych inwestorów, ale obecni inwestorzy będą starali się na pewno swoje spółki wspierać. Z drugiej strony my też cały czas planujemy robić nowe inwestycje. Także myślę, że nie jesteśmy jedynym inwestorem. Mamy fundusz, który został zebrany stosunkowo niedawno. Ciągle jesteśmy gotowi na robienie inwestycji. Tak jak powiedziałem, każdy kryzys się kończy i tak naprawdę moje doświadczenie pokazuje, że takie lata kryzysu, no mój najlepszy vintage historycznie to był 2000, 2001 i 2008. Ale nie chcę cię łapać za słówka, ale wcześniej zasygnalizowałeś, że to już nie będą takie warunki jak wcześniej, czyli wasze spółki portfelowe nie mogą liczyć na żadne preferencje wynikające z tego, że gracie w jednej drużynie, czy jesteście jedną rodziną, czyli każde kolejne dokapitalizowanie spółki będzie się wiązało z innymi kryteriami wynikającymi z tego szerszego kryzysowego kontekstu, prawda? Ale oczywiście, że tak. Znaczy warunki muszą być rynkowe.
Czyli generalnie rzecz biorąc, no, jeżeli chodzi o finansowanie pochodzące od obecnych inwestorów, to możemy sobie wyobrazić na przykład sytuację, że robimy po prostu extension kolejnej. No, nowy inwestor to jest zawsze potwierdzenie wyceny spółki. Jeżeli nie ma potwierdzenia wyceny spółki, to proponowanie inwestycji po jakiejś arbitralnie ustalonej wycenie przez obecnych inwestorów, no, rodzi dużo wątpliwości, skąd ona się bierze. Dlatego to, co można sobie wyobrazić, to jest na pewno będą robione extension poprzednich, gdzie po takich samych warunkach jak ostatnia runda będą na przykład dokładane pieniądze. Czy z udziałem nowych inwestorów, czy bez. Na pewno będziemy widzieli więcej różnego rodzaju instrumentów convertible, gdzie inwestorzy będą starali się brydżować spółki do kolejnej rundy, dając im instrumenty convertible, które nie będą miały konkretnej ceny, ale ich cena będzie uzależniona od wyceny w kolejnej rundzie, z jakimś tam florem. Natomiast i jeśli chodzi o nowe wyceny, no to też one będą, wydaje się, znacząco niższe niż to, co widzieliśmy. To oczywiście zależy specyficznie od spółki i specyficznie od rynku. Natomiast wyceny w tej chwili wydaje się, że bardzo istotnie spadną. Ja już kiedyś nawet powiedziałem, że mogą zostać obcięte nawet o połowę wyceny, jeżeli chodzi o porównanie wycen z roku 19 i powiedzmy tego, co będziemy w tej chwili widzieli w końcówce tego roku. To jest orientacyjne. To, co chciałem zakomunikować, to jest to, że będziemy widzieli głęboką korektę wycen. Jak głęboką, to zobaczymy. No, to może być 30%, to może być 50%. Co będzie wynikało, no, z jednej strony z tego, że mieliśmy do czynienia z hype'em, tak? Znaczy niektóre wyceny w 2019 roku były już zdecydowanie przewyższające, że tak powiem, taką fundamentalną wartość tych spółek. Natomiast z drugiej strony, no, sama podaż kapitału, z tego względu, że będzie niższa, będzie rodziła, będzie skutkowała zmianą wycen i warunków. Zanim wrócimy na chwilkę jeszcze do Elizy, bo mamy pytanie do niej od Przemka Pączka, to jeszcze jedno pytanie, jeżeli pozwolisz, Marcin, takie szybciutkie, bo powiedziałeś, że biorąc pod uwagę znowu ten szerszy obraz rynku, spółki powinny brać kapitał, który się pojawi bez oglądania się na, i teraz na co, na cenę i na warunki, rzeczywiście tak jest, Marcin, czy gdybyś zmienił troszkę, wszedł w ich buty na sekundę, biorę pieniądze na każdych warunkach, jestem w desperackiej sytuacji, nie mam przychodów, nie mam dalszego finansowania, czyli co, sprzedaję się za każde pieniądze? To znaczy, tutaj zasadniczo sytuacja jest taka. Oczywiście, jeżeli ktoś chce dobrze funkcjonującą, sprawną firmę kupić za dolara, no to wchodzimy w sytuacje już ekstremalne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja bym absolutnie nie próbował w tej chwili, to nie jest moment na optymalizację warunków o kolejne 10% czy kolejne 15%. Jeżeli jest inwestor, który jest w stanie mi dać te pieniądze na warunkach nieco gorszych niż to, co zakładałem sobie, czy miałem nadzieję, brać. Bo będzie gorzej, zanim będzie lepiej. Okej, dziękujemy. Pytanie do Elizy. Startupy nie mają dostępu do finansowania zewnętrznego ze względu na kryzys wywołany koronawirusem. Czy jest możliwe wprowadzenie modułu tarczy uwzględniającej to właśnie kryterium zamiast spadku przychodów ze sprzedaży? Ta tarcza, która teraz jest zrobiona finansowa, nasz program jest już up and running i tutaj zmian prawdopodobnie nie będzie. Mogą być tylko pewnie nowe rzeczy w ramach, tam non-stop w Ministerstwie Rozwoju są wymyślane, po prostu lobbują środowiska pewne. Więc jeżeli nie ma nic dla startupów, to dlatego, że nikt nie lobbował w ich imieniu, bo i to są specjalne tarcze dla branży turystycznej, to po prostu każdy interesant, tak na tym, tak się robi politykę, że jeżeli jest pewna grupa, która jest silna i jest w stanie się zebrać, to wtedy
rozmawia i dba o interesy swojej grupy, więc jeżeli tutaj rzeczywiście macie jakieś pomysły, no to tylko mogę Was zachęcić do tego, żeby kiedyś taką funkcję Startup Poland spełniało, kontaktowało się z przedstawicielami władz, no bo jeżeli nikt nie mówi, a sobie tylko siedzimy na webinarze i słyszę jakieś głosy, no to znaczy, że może ta pomoc nie jest potrzebna, więc zachęcam do organizowania się pewne grupy wpływu, które rozmawiają z politykami, no bo tak się robi politykę i dla tej grupy się uzyskuje pewne korzyści. Ja mam jeszcze, Elizo, tutaj pytanie w tym kontekście troszkę takie rozszerzające, no bo PFR jeszcze przed koronawirusem miał całą taką paletę instrumentów i w ramach PFR Ventures, tam chyba było 6 czy 7 różnych wehikułów, no ale teraz też zakładam, że PFR nie ma własnej drukarki pieniędzy i skąd się te pieniądze musi brać. Czy program tarczy, o którym powiedziałaś, że on będzie wynosił w sumie 100 miliardów złotych, czy uruchomienie tego programu sprawia, że z kolei jakieś inne instrumenty czy programy, które mieliście uruchomić lub które już uruchomiliście, będą miały mniejsze budżety? Nie. My to jest dodatkowo polskich miliardów. Emitujemy obligacje. Czyli z drukarki w sumie. Dlaczego z drukarki? Dlaczego tak myślisz, że z drukarki? W sensie, że nie jest to w ramach tych środków, które PFR miał wcześniej. Ale dlaczego, że z drukarki? Jakby to nie są wydrukowane pieniądze, Julia. Ale wiesz, jak się emituje obligacje? Myślę, że to nie jest temat tego webinaru, więc... Ale jak zadajesz pytanie, to ci próbuję odpowiedzieć. Odpowiedziałaś mi na moje pytanie i powiedziałaś, że nie są one przesuwane z tamtych środków, co uspokoiło mnie, więc dziękuję ci za to. No, tak. Te środki, które są z tych perspektyw unijnych, one nie zostały zabrane i przesunięte w jakiś inny... Tak jak mówię, no PFR Ventures normalnie funkcjonuje, tam cały czas odbywają się komitety inwestycyjne, to przez ostatnie tam 4 tygodnie chyba było ich 20. Więc tutaj te środki nie zostaną w jakiś sposób zmniejszone. Z tego co wiem, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości również będzie prowadziła te swoje wsparcie. Są wręcz uruchomione dodatkowe instrumenty, które oferują jakieś takie atrakcyjne gwarancje bankowe czy pożyczki. Więc naprawdę zobaczcie te wszystkie instytucje z grupy PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, PARP też przedłuża i stara się być bardziej taki elastyczny w naborze do pewnych programów, które miał, jakby które były. Ważna też ta informacja jest taka, że w ramach takie są przez Komisję Europejską ustalone. To jest taki bottom na per firmę w pomoc publiczną i ona wynosi 800 tysięcy euro, więc możecie aplikować po te środki i do PARP-u, i do innych instytucji i łączyć tarczę jedną, drugą i tarczę finansową właśnie do tej kwoty, więc... Dziękuję bardzo. Mam sygnał od Marcina, że musi już biec. Więc ostatnie pytanie do Marcina, które wydaje mi się dla naszych spółek też jest bardzo ważne. Żegnam. Dziękujemy, Eliza. Dziękuję. Dziękujemy ci bardzo i do zobaczenia wkrótce. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Marcin, szybciutko. Rozmawialiśmy chwilkę, zanim wszyscy dołączyli do nas na początku naszego spotkania. Czy umowy już wynegocjowane, uzgodnione, są ważne, a jeszcze nie podpisane z punktu widzenia spółek, jeżeli chodzi o dokapitalizowanie, czy będą honorowane przez fundusze, czy będą się powoływały dzisiaj na czynniki zewnętrzne, na zwyczajną sytuację i fundusze będą próbowały odstąpić od wcześniej wynegocjowanych warunków, właśnie w nawiązaniu trochę do tego, co powiedziałeś wcześniej, próbując te warunki zaproponować właśnie nowe, takie już wojenne. W branży venture capital to jest maraton, a nie sprint. Każdy fundusz chce... Każdy fund manager chce zarządzać funduszem drugim, trzecim, piątym, dziesiątym. Z tego punktu widzenia i najważniejszym aktywem każdego inwestora jest reputacja. Nie pieniądze, reputacja. Nie chcę podawać przykładów, ale mamy na rynku, czy mieliśmy na rynku inwestorów, którzy mieli problemy z reputacją i już ich na tym rynku nie ma. I z tego punktu widzenia, jeżeli ja się zobowiążę do czegoś, to nie będę używał trików, żeby się z tego wykręcić.
Znaczy jest sytuacja taka, że fundusze według mnie powinny uzgodnione warunki honorować. I myślę, że to tak powinno wyglądać. Trudno. Może się okazać, że ta inwestycja nie będzie tak dobra, jak mogła być. Natomiast będzie dobra relacja. Ja też nie za bardzo wierzę w to, że inwestycje, które opierają się na swojej relacji i na jakiejś tam toksycznej tam w sytuacji, w której jedna strona czuje się na dzień dobry oszukana przez drugą, że nie za bardzo wierzę, że to może do czegoś dobrego doprowadzić. Marcin, bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, kończymy nasz webinar. Dziękuję Julia, dziękuję Eliza, dziękuję Marcin za, wydaje mi się, bardzo cenny i bardzo sympatyczny wkład w naszą dyskusję. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Przypominam wszystkim uczestnikom, że to jest zaledwie początek naszej zabawy. Już dzisiaj wszystkich zapraszam za tydzień na kolejny webinar, w którym będziemy rozmawiać już bardzo precyzyjnie o tym, jak zarządzać pieniędzmi w spółce, o czym Marcin dzisiaj chwilkę mówił, żeby dotrwać do kolejnej rundy finansowania. Proszę nam wybaczyć wszelkie potknięcia techniczne wynikającego z tego, że się oswajamy z tą technologią, ale ja się przyznaję, że jeszcze 2 tygodnie temu myślałem, że webinar to jest rodzaj węgierskiego wina, a dzisiaj proszę, już byłem w stanie prowadzić taką dyskusję. Także wszystkim bardzo dziękujemy. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania i wątpliwości, piszcie do nas, postaramy się pomóc. Wszystkiego dobrego, zdrowego dnia. Julia, Jarek, duże dzięki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Pozdrawiam.